Meldujemy się na hali gąsienicowej. Jest sobota, zapewne około 13. Woda dzisiaj taka sobie, ale jutro ma być lepiej. Aczkolwiek świnica się pojawiła przed chwilą. Dzisiaj nocleg w murowańcu, a jutro atakujemy orlom. Mam nadzieję. Mamy potok. Sucha woda gąsienicowa. Wchodzimy na teren Tatr Wysokich. Żółty potok. Który tam sobie płynie spod żółtej turni. Kończymy trawers żółtej turni. Tam gdzie jest Beata, tam się już będziemy przewijać na stronę doliny. Szczyca. Żółta turnia. Skrajna turnia. Pośrednia turnia. Beskid kasprowy. Czerwone wierchy. Giewont. Koniecznie trzeba to uwiecznić. Pierwsze spojrzenie na dolinę Pańszczyca. Przyczynego stąd nie widać. One tam dopiero będzie później widoczne, bo jest schowane za Waksmuńskim Wierchem. Ale widoki są pierwsza klasa. Czerwony staw, stawek właściwie w Dolinie Pańszczyca się objawił. Mała i wielka buczynowa turnia. Jesteśmy w górnym piętrze doliny i pojawiło się krzyżne. Teraz widać całą naszą drogę do przejścia. Krzyżne, kopa nad krzyżnym, turnia ptak, mała buczynowa turnia, orla baszta, zadni granat. Zbliżamy się do poziomu 2000 metrów nad poziomem morza i za chwilę będziemy wchodzić do żlebu, który opadł z przełęczy krzyżnej, aktualnie zasłoniętej tymi tutaj najbliższymi ścianami. Wejście na krzyżne od tej strony. Oczywiście przy dobrej pogodzie zawsze towarzyszą
tak górnolotnie powiedzieć, przeżycia natury estetycznej. Za chwilę będzie widać Dolinę Pięciu Stawów. Mam nadzieję, że widok będzie niczym nie zakłócony, ale jeszcze rzut oka tutaj na członkini wyprawy i te dzikie rejony Doliny Pańszczyca. No i ten kontrast z Doliną Pięciu Stawów, który się za chwilę pojawi. Na razie pojawiły się te kolosy tatrzańskie, a teraz się pojawi Dolina Pięciu Stawów w całej okazałości. Jest to niewątpliwie jeden z piękniejszych widoków w Tatrach. A jeśli w Tatrach, to i w całej Polsce. Zdobywamy pierwszy i właściwie jedyny szczyt na całej Orlej Perci na odcinku do skrajnego granatu, czyli małą buczynową turnię. Taki odcinek graniowy, a za chwilę musimy zleźć na dół ścieżką ułożoną z kamieni, dostać się do buczynowego żlebu, który tam jest, i tym buczynowym żlebem będziemy niestety ale schodzić w dół. Zaczynamy zejście wielkim buczynowym żlebem, który musimy niestety kilkadziesiąt metrów zejść w dół. Przetrawersować tutaj te strome zbocza, a później niestety trzeba będzie tam do góry podejść. Ale co zrobić? Tak musi być. Wchodzimy dalej tym żlebem w dół. On jest tak, powiedzmy, za kosami ten szlak poprowadzony, że nie schodzi się pionowo, tylko czasem stromi, czasem mniej stromo. Ale w sumie nie jest to jakieś tam zejście bardzo trudne. No, trzeba uważać oczywiście, jak to zwykle w takich przypadkach. Marek już tam zszedł dość daleko. Tam daleko jeszcze? Jeszcze tam i na dół, no jeszcze kawałek. Jeszcze kawałek.
A, coś tu jest. A, nie wiem. Nie wiem, ile jest tych zakosów takich. Co? Nie wiem, ile jest tych zakosów takich. Z tymi łańcuchami. Kontynuujemy zejście. Nie widać tam Beaty, bo się schowała. Teraz już ją widać. Cały czas złazimy w dół tym żlebem podrzędowym. Ale już chyba niedaleko. Ja widać jeszcze tego pana. Tam stamtąd żeśmy szli. Tu Wituś będzie teraz chodzić. A Marek no już uciekł, ale jeszcze go tam trochę widać. Wydaje mi się, że to już końcowy odcinek zejścia no schodzi, ale to jest końcowy odcinek. Zleźliśmy sporo w dół gdzieś tam z tamtego rejonu i oczywiście znacznie wyżej. Podejście na szpiglasową przełęcz i szpiglasowa przełęcz, oczywiście i szpiglasowy wierch, i koprowy wierch, i cubryna, i mur chrubego. Wszystko jak na dłoni. No i tam jakiś gość na grani przed nami. Skończyło się zejście. No już jesteśmy znowu na pierwszym odcinku, już do góry pod, to jest jakieś 30 pewnie metrów powyżej tego najniższego punktu i celujemy tam do takiej szczerbinki. Dobra, teraz idziemy kawałkiem takiego normalnego szlaku. Chwilowo łańcuszki się skończyły. Teraz stoję w takim miejscu, że nie widać co dalej, ale idziemy. Pojawiają się widoki na ciąg dalszy naszej drogi, wraz z granatami, które zamykają tą panoramę. Widać te nasze dalsze przejście. No i sobie idziemy spokojnie. Odle turniczki. Kominkiem. Tak,
odejść parę metrów do góry. No, prześciskaj się. Ciężko. Ciężko z plecakiem się przecisnąć. Chyba jest całość. I nie widać, żeby coś ciekło, to chyba nic nie pękło. Dobra, teraz wituś. No daj noga na... No dobra, ja ci by tak godać, jak się w po Tatrach chodzi. No cóż, już starsi panowie jesteście. I starsza pani. Było wąsko, ale jakoś się dało przepchać. Teraz nam się trochę widok rozszerzył. No. Z plecakiem trzeba walczyć. To może ja ci wezmę ten plecak, co? Zaraz się tutaj pokażę.
Manewr, trudny manewr logistyczny. Co ty tam nosisz w tym plecaku? No chyba cię rzeczywiście Cegiennia sponsoruje. Zjawiła się tutaj na pańszczyca, nie jest przystępnym widokiem na trasie. Teraz większość tego szlaku prowadzi jednak po drugiej stronie grani. Tam widzimy pościel Jasińskiego i kominek, no i granat, który jest coraz bliżej. Nie tak szybko schodzimy super ekstremalnie trudnym kominkiem 1,5 metra wysokości. Dolina 5 stawów, schronisko się pojawiło. No ale kawałek, bo potem tam znowu do góry, nie? Trochę po schodach, trochę po zwykłej ścieżce, trochę po łańcuchem na pościel Jasińskiego i potem ten kominek tam w tej orlej baszcie, a potem już granacka przełęcz. A to atakuje jako pierwszy kolejny sektor łańcuchami. Ale ten sektor chyba nie jest za długi, no zresztą nie mam pojęcia. Dobra, to idź. Idź, to cię też nagram. Tu jest kolejny, kolejny drabinka? Nie wiem. To może być ten trawersik. Jakiś turniczka.
trawersujemy teraz, trawersujemy Orle Turniczki. Mamy dość rufiasty fragment, ale dobrze ubezpieczony i się asekurujemy. Oczywiście, ale ja muszę się ewakuację przeprowadzić. Jeszcze kawałek zostało. No i potem do góry, na pościel Jasińskiego. No, kończy się ten najbardziej przepaścisty odcinek. Dochodzimy do żlebiku, który opadł z pościeli Jasińskiego. Tutaj co cały czas piękne widoki na Dolinę Pańszczyca. Pogoda się utrzymuje, nawet się poprawia. Tam szczątkowe krzyżne się pojawiło. Widać ludzi wchodzących na przełęcz. No teraz ich idzie więcej niż gdy myśmy je zdobywali, czyli jakieś 2,5 godziny temu. No powiedzmy 2 godziny temu. A to tutaj kończy emocjonujący trawers w urwiskach orlich turniczek, czyli to są orle turniczki. Faktem jest, że tam jest przepaścisto na pewnym momencie. No, to... żeby ci specjalnie nie uciekł. Pod nami pościel Jasińskiego. Tamte orle turniczki. I tutaj pokonujemy trudności skalne przed granacką przełęczą. Jeszcze kawałek. Muszę iść, bo nie ma miejsca. Dotarliśmy już przed samego granata skrajnego. Tam jest zadni i pośredni. A tam gdzieś kozi wierch, ale trudno wyczuć, który to. Dlaczego w ogóle? Chociaż chyba go widać, no ale nie wiem, gdzie to ten kozi wierch. Zejście na granacką przełęcz. Oczywiście z orlej baszty.
niestety nie przechodzi się przez sam szczyt. W każdym razie teraz parę metrów zejścia, a potem podejście na granat skrajny, a potem będziemy myśleć co dalej. Słówka wyjścia pierwszej odcinka w kierunku granackiej przełęczy. Się udało. Witek schodzi z drabinki i potem zaraz będzie granacka przełęcz i no i już jeszcze musimy wyjść tam. Drabina. Druga drabina na Orlej Perci. Mniej eksponowana, krótsza, mniej stroma i generalnie mniej znana. I Beata na drabinie. No, jakby był łańcuch, to spokojnie, nie? I Marek na drabinie. I za chwilę będziemy na granackiej przełęczy. Zrobi się luźniej. No teraz trzeba trochę podejść na ten przełęcz. Tędy. Bo tu jest luźno, no. Ja właściwie teoretycznie można tam spokojnie iść. Dobra. Już się zdążyli podejść. Jeszcze są coś za szybcy. Nie nadążą. Granacka przełęcz. No, fajne przejście. Tu mamy takie kolusy. Są takie pęknięcie, nie? Ciekawe, czy to no, właśnie. Fajnie to wygląda. Może się zdarzyć, że kiedyś odpadnie. Co takie widzimy? Tam takie pęknięcie jest. Teraz jeszcze tu do dolinki. Ładnie. Ciekawe, jakby się tam spadło. 140 metrów. Musimy iść tam. Na skrajny? I taką drogą idziemy. Podejście z granackiej przełęczy na zadni granat, który jest tam. Nasz cel następny. Parę łańcuszków i do przodu. Co? Szybko nagrać to. Prawie nie idzie. Takie niemiłe pierżysko. Dzień dobry. Cześć. Dobra. Teraz mamy kawałek zwykłego szlaku. A tam fajnie widać na dole nasz poranny szlak. W cieniu co prawda, więc nie wiem czy na tym telefonie to będzie widać. Ale widać droga. A tu jeszcze widać, tam co prawda nikogo nie ma na tej drabince, ale widać podejście z granackiej przełęczy, tam do góry. Nie, ta drabinka jest...
Już jesteśmy na poziomie 2200 albo prawie. Jakieś worki tu leżą, ale to chyba podejście z granackiej przełęczy stromo do góry. Trzeba zasuwać. Widoki pierwsza klasa. Krzyżne. Teraz praktycznie można powiedzieć, że krzyżne widać. Trochę chmur nadchodzi w dolinki, ale to są takie niegroźne chmurki, a te, które są na niebie od rana, to są całkowicie nieprzeszkadzające. No jeszcze 3 metry łańcucha, trochę skałek i skrajny granat zdobyty. No to jeszcze ostatnia wspinaczka. Stwarzająca problemy osobom o niskim wzroście. Musisz potwierdzić. Pierwszy krok stworzył problem, dalej już chyba mniejszy. Dobra, Marek zdobywa granaty. Już chyba tam jest końcówka tego podejścia. No to wygląda, że to jest końcówka. A tu jeszcze Wituś się wspina. Wcześniej go nie było widać za tej skałki, a teraz już mogę go spilnować. Tu mamy taki widoczek i chmurki, które się wciskają od dołu do Doliny Pięciu Stawów. A tam widać jeszcze podejście na pośredni granat. Skrajny granat zdobyty. Odcinek wolnej perci z zawratu zaliczony, z krzyżnego zaliczony. Czarny staw, świnica, a kozi zatłoczony, kozi. Skrajny granat. Zadni granat i pośredni granat oczywiście. No i chmurki, gdzieś tam te roztoki nadchodzą, Tatry Bialskie. Pogoda jak marzenie. Widoki pierwszorzędne, te góry już takie brązowe, nie? Fajne, takie jesienne. Jednak schodzimy ze skrajnego żółtym szlakiem nad Czarny Staw. Trochę się pogoda rąbie. Do tej pory było fajnie, bezchmurnie, jeśli chodzi oczywiście o widoki. Bo tam jakieś górne chmury, wysokie chmury się cały czas na niebie znajdowały, ale one nie zasłaniały w żaden sposób widoczności, a teraz coś tu zaczynają takie migiełki nadchodzić. To też tak, one jakby na niższym poziomie są, zasłaniają same doliny, ale szczytów nie zasłaniają. Tam jest ten przykład.
ukryte. I zachodnie Tatry, i Świnica tutaj widoczna. Skrajna Turnia. No schodzimy. Takie upierdliwe to zejście, no ale ustaliliśmy, że musimy jeszcze coś zostawić sobie na za 2 tygodnie. Ubezpieczony na zejściu ze skrajnego granatu. Dobrze! Chmury się rozeszły. Widać Kasprowy, widać Giewont, widać Czarny Staw. Woda idealna do chodzenia po górach. Teraz nagramy. Tam byliśmy. Stamtąd idziemy. Już nam dużo nie zostało. To już nam dużo nie zostało, ale jeszcze trochę wysokości mamy do zejścia. Dobrze. No ale na szczęście pogoda się utrzymała. A tam jutro. Jutro musimy wrócić do domu. I takie widoki mamy. Dobra. No, nareszcie udało nam się skulać z tego skrajnego granatu do szlaku nad Czarny Staw. Widoki piękne, niezmiennie piękne. Słońce już się tam chowie za kościelca, a właściwie za grań kościelców. Tutaj te nasze granaty, pierw potwajki, otoczenie Doliny Gąsienicowej, Czarnej Doliny Gąsienicowej, no i oczywiście Czarny Staw. Teraz jeszcze tylko pół godziny, no powiedzmy, że z przerwą to może godzina do schroniska i piweczko. Te sprawy. Ptaszek nas odwiedził. Który tu sępi. Wpuszczamy murowaniec. No patrz, niebieskie niebo się pojawia fragmentarycznie. No. Przejściu kolejny zresztą raz mostu nad suchą wodą gąsienicową opuszczamy Tatry Wysokie, chociaż samo schronisko Mulowanie znajduje się w Tatrach Zachodnich. Parę razy już byliśmy dzisiaj i tu, ale teraz już jesteśmy znowu w Zachodnich. Dojdziemy za chwilę do szlaku, który prowadzi w kierunku Cyrli. I my będziemy odbijać na ten szlak czerwony zresztą w lewo. I udajemy się w kierunku Kopieńca Wielkiego,
a następnie Nosala. Wykonujemy ostatnie metry szlaku w drodze na polanę pod Kopieńcem. Po takich schodach terenowych często gęsto trzeba trochę podejść. Polana Kopieniec i szałasy pasterskie. Widać, że niestety, ale szczyty Tatr w chmurach, to odpuszczamy wchodzenie na Kopieńca Wielkiego. Chyba średnie widoki by się z niego roztaczały. Mamy odejście szlaku. To jest taka pętelka. Oczywiście tam się wchodzi. Tu się schodzi na odwrót. Kopa ma góry, Skupniów Upłaz, ale te wyższe górki, które tam się wyłaniają gdzieś, niestety w mgle się gubią ich szczyty. Zeszliśmy do Doliny Olczyskiej. Nie nadzwyczajne, nieprzyjemne zejście z dość dużą utratą wysokości. No, a sama dolina wygląda tak, jak wygląda. Gdzieś tam wyżej trochę widoki na Skupniów Upłaz. Przejście w kierunku Przełęczy między kopami, a tutaj to tam widać trochę Dubałówki, Gorców, no i Nosal na pierwszym planie. Przełęcz Nosalowa niewiele wyżej niż my, no i potem to podejście na Nosal. Za chwilę dojdziemy do połączenia albo do odejścia żółtego szlaku w stronę Przełęczy Nosalowej, ale trzeba przyznać, że stąd Kopieniec Wielki prezentuje się dość okazale. Więc takie krótkie ujęcie: Kopieniec Wielki, Kopieniec Mały, a tam za drzewami Nosal. Mostek na dolinie, na Potoku Olczyskim. Jest to centrum turystyczne, gdzieś tam miejsce wypoczynkowe. Sobie płynie dość spory wypływ. To wywiarzysko jeszcze jest wyżej. Mam nadzieję je znaleźć na szlaku żółtym na Nosalową Przełęcz. Wywierzysko Olczyskie. Dość wydajne źródło. Cały ten potąg stąd bierze początek. To nie tak jak źródło Sanu, nie? Podchodzimy żółtym szlakiem na Nosalową Przełęcz. Nosal. Pogoda się robi.
przynajmniej tu. Nie widać stąd szczytów Tatr, tych graniowych, tych najwyższych, więc nie wiemy jak tam wyżej, ale tu ładnie dochodzimy do Nosalowej Przełęczy. Przed nami te schody to już podejście na Nosal. Pod nami Dolina Olczyska. Mały i wielki Kopieniec. No i Tatry się co nieco odsłaniają. Zdobyty. Górna stacja zdewastowanego wyciągu narciarskiego na najlepszej w Polsce trasie zniszczonej i zapomnianej całkowicie. Powinno być karalne. Widać dolną stację i tamten parking pod Nosalem. A to jest kupa złomu. Wracam z powrotem na szlak. I jeszcze jeden taki punkcik widokowy. Kończymy przygodę z Tatrami, weekendową przygodę z przedłużonego weekendu. Jeszcze tylko zejście na dół i już powrót do domu. Pogoda dopisała, cel zrealizowany. Następny, już chyba ostatni w tym roku, planowany przyjazd za 2 tygodnie.